Okay, dann fange ich an. So, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ernst Hillebrand. Ich bin Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Warschau und haben heute wieder eine interessante Debatte, glaube ich, anzubieten. Muss man hier irgendwie. Myślę, że będziemy mogli zaoferować Państwu bardzo interesującą debatę. Dzisiaj Ernst Hillebrand, Fundacja Friedricha Eberta Warszawa. Przepraszam bardzo, bo zadzwonił mi telefon w tej chwili. Bardzo cieszę się, że się tu spotykamy. Na ten ważny temat będziemy mogli porozmawiać, na temat niemieckiej kultury pamięci. Będziemy mówić o zbrodniach wojennych w Polsce ze strony Niemiec w latach 39-45. Myślę, że to jest bardzo interesująca debata, szczególnie ze względu na ostatnią decyzję niemieckiego Bundestagu, ponieważ on zdecydował się ostatnio podjąć działania i aktywność w tym zakresie. Myślę, że na pewno jest to w dużym stopniu zasługa jednego z naszych dzisiejszych dyskutantów, profesora Bingena, który na pewno tę debatę niejako poruszył. I również ze względu na jego książkę, która dla mnie osobiście była też okazją, żeby tę tematykę podjąć w Fundacji imienia Fundacji Eberta, ponieważ właśnie ta niemiecka zbrodnia w Polsce w okresie okupacji stanowi pewnego rodzaju lukę w historii pamięci Niemiec. I dlatego uważałem, że powinniśmy również na ten temat podyskutować w Polsce i postawić sobie te pytania, w jaki sposób możemy sobie radzić z tą sytuacją. Jestem bardzo zadowolony, że udało nam się doprowadzić do tego spotkania. To jest już jakiś krok do przodu. A teraz przekazuję już głos naszym dyskutantom i moderatorom. Bardzo dziękuję panu Ruchniewiczowi i panu Bingenowi za to, że zdecydowali się wziąć udział w naszej dzisiejszej debacie i oczywiście pani Steffen szczególnie serdecznie dziękuję za moderację dzisiejszego spotkania i cieszę się na tę interesującą dyskusję. Ja również bardzo dziękuję za to powitanie. Powiem kilka słów na mój temat. Nazywam się Katrin Steffen. Pracuję w tej chwili jako profesor historii polskiej, europejskiej i żydowskiej na Uniwersytecie w Sussex, Brighton w Anglii, ale ze względu na lockdown w tej chwili fizycznie znajduję się w Berlinie i od wielu lat zajmuję się polsko-niemieckimi relacjami, stosunkami. Przez 5 lat pracowałem w Warszawie i dlatego troszeczkę czuję się ekspertką, jeśli chodzi o historię polsko-niemiec, Polski-Niemiec i wzajemnych relacji. I chociaż w tych dniach być może inne sprawy wydają nam się ważniejsze, jak patrzymy chociażby na Waszyngton czy Wiedeń, ale tak czy inaczej bardzo cieszę się z tej debaty, bo ze względu na tę decyzję Bundestagu z ostatniego piątku, gdzie większość deputowanych opowiedziało się za stworzeniem miejsca pamięci w Berlinie dla polskich ofiar narodowego socjalizmu, to jest bardzo ważny kolejny krok w długim procesie dyskusji rozpoczętym przez inicjatywę profesora Bingena, kiedy w 2017 roku, kiedy wezwano niejako do stworzenia inicjatywy na rzecz pomnika polskiego, to wtedy nabrało odpowiedniej dynamiki i praktycznie to kończy ten okres od zakończenia II wojny światowej, gdzie polskie, a nie żydowskie ofiary II wojny światowej miały niejako podrzędną rolę jako ofiary w niemieckiej świadomości. A teraz pozwolę sobie przedstawić naszych referentów. Profesor Bingen, długoletni dyrektor Niemieckiego Instytutu Polskiego w Darmstadt, z którego to kierownictwa zrezygnował dopiero w zeszłym roku. Ma ogromną wiedzę na temat religii, kościoła, historii polsko-niemieckiej, polityki zagranicznej i wewnętrznej w Polsce, na temat transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej i oczywiście na temat relacji polsko-niemieckich i integracji europejskiej. W 2020 roku ukazała się ta ostatnia publikacja Pomnik Polski, niemiecka debata i właśnie w tym tomie podsumowana jest cała ta debata wokół tej tematyki. I drugim naszym panelistą jest profesor Krzysztof Ruchniewicz, którego również serdecznie witam, dyrektor Centrum imienia Willego Brandta
Centrum Studiów Europejskich na Uniwersytecie we Wrocławiu, który istnieje od 2002 roku. Pracuję w katedrze historii i od wielu lat zajmuję się polsko-niemieckimi relacjami, historią integracji europejskiej, kwestiami kultury historycznej, polityki historycznej w wymiarze międzynarodowych badań. Oczywiście ma na koncie wiele publikacji, wszystkich nie mogę wymienić, ale zajmował się różną rodną tematyką, wypędzeniem Niemiec z Polski, zadośćuczynieniem Niemiec dla Polski, kulturą pamięci w obu krajach, historią Żydów, chociażby na obszarze regionu śląskiego. Czyli mamy znakomitych ekspertów dzisiaj, którzy znakomicie znają się na tej tematyce. I teraz przekażę w pierwszym rzędzie głos panu profesorowi Bingenowie, który zrobi wprowadzenie do naszej dyskusji. Bardzo dziękuję. Również dziękuję bardzo panu Hildebrandowi z Fundacji Eberta za tę inicjatywę przeprowadzenia takiej właśnie dyskusji. Dyskusji, która praktycznie odbywa się 3-4 dni po tej historycznej decyzji niemieckiego Bundestagu w sprawie stworzenia upamiętnienia Polaków na terenie Berlina. I myślę, że właśnie ta decyzja stanowi decydujący etap w urzeczywistnianiu idei, która już po raz ostatni, 3 lata temu została opublikowana dla całego społeczeństwa w Berlinie. Centrum Berlina, mianowicie powiedziano, powinien być stworzony pomnik dla ofiar niemieckiej polityki okupacyjnej w Polsce w latach 39-45. Uzasadnienie, dlaczego taki pomnik miałby powstać w tym czasie, kiedy to zrobiono, dlaczego w ogóle powstała te 3 lata temu owa inicjatywa, to było to, że w Niemczech w zasadzie istnieje taka luka w historii, jeśli chodzi o wiedzę, a także o pamięć czy upamiętnienie okresu niemieckiej polityki okupacyjnej od 1 września 1939 w okupowanej Polsce aż do początku roku 1945. W Niemczech panowało takie przekonanie, twierdzenie można by nawet powiedzieć, że w Niemczech wiedza na temat zbrodni niemieckich na terenie Polski jest praktycznie nieistniejąca. Można by powiedzieć, że to w ogóle się nie zgadza. I może był tylko jeden wyjątek w tym zakresie. Mianowicie przepracowanie niemieckiej przeszłości w Polsce i terroru, jaki miał miejsce na terenie Polski. Zniszczenie przemysłu, można powiedzieć przemysłowe zniszczenie europejskich i polskich Żydów na terenie Polski, czyli niemiecki system obozów koncentracyjnych posadowionych na terenie Polski i zniszczenie wszystkich Żydów właśnie mające miejsce na terenie Polski. I te niemieckie zbrodnie, które rozpoczęły się już od działań Wehrmachtu, od pierwszych dni września 1939 roku, doprowadziły później do potwornych zbrodni masowych do roku 1945. W 1944 miało miejsce powstanie warszawskie, gdzie około 5 dni trzeba było na zabicie na przykład 50 tysięcy cywilów w dzielnicy Wola. I to są wszystko wydarzenia, które są w dużym stopniu w Niemczech w ogóle nieznane. Można powiedzieć, że wielu z nas uważa, że już rozliczyliśmy się z historią, a ja uważam, że każdy naukowiec czy naukowczyni, każdy, kto zajmuje się polsko-niemieckimi relacjami, prawie że bardzo niewiele wie o tych wydarzeniach, które w tym okresie miały miejsce w Polsce. Nie wie, jak ogromny rozmiar miała ta zbrodnia, że to chodziło nie tylko o fizyczne zniszczenie niewielu Polaków, tylko praktycznie o przetrzebienie całej polskiej ludności, o niezliczone zbrodnie, które miały iść w kierunku całkowitego zniszczenia państwowości polskiej, zniszczenia całkowitego polskiej kultury, polskiego narodu, a więc
Polska miała praktycznie na zawsze zniknąć z mapy Europy. I na pewno była to polityka zaplanowana w ten sposób, żeby zniszczyć przejawy cywilizacji. To praktycznie nigdy wcześniej nie miało miejsca w normalnych działaniach wojennych. I tu stwierdzamy, to zostało dokonane właśnie wobec naszego najbliższego polskiego sąsiada, z którym my jako Niemcy od tysięcy lat żyliśmy wspólnie, bo byliśmy sąsiadami, mieliśmy wspólną granicę praktycznie od stworzenia niemieckiego państwa, królestwa i cesarstwa niemieckiego i stworzenia polskiego królestwa. I mimo to zdarzyły się te potworne zdarzenia, które praktycznie nie były nigdy ścigane prawnie. To znaczy, my wiemy, że jest ogromna biała plama, którą należy wypełnić jakąś treścią. I dlatego powiedziano, że powinniśmy wznieść jakiś pomnik czy monument, który przypominałby nam, Niemcom, i dawał okazję do tego, aby emocjonalnie podejść do tej tematyki. I poprzez ten właśnie monument zacząć rozliczać się z tym tematem i żeby ten pomnik był niejako takim bodźcem do wzmocnienia, zwiększenia niemieckiej debaty na temat historii zbrodni w okresie niemieckiej okupacji w latach 39-45. Stwierdzono wtedy, w trakcie tej debaty, ja zresztą się o tym też dalej zajmowałem, a więc w tej debacie o stworzeniu pomnika w ciągu ostatnich 3 lat stwierdzono, że istnieje jakaś gotowość, żeby zająć się tymi niemieckimi czynami na terenie Polski. Nie była wcale taka gotowość rozpowszechniona. Oczywiście było wiele do rozliczenia. Mówiono tak, 1/4 niemieckiego terytorium została w 1945 roku przejęta przez Polskę. Potem nastąpiła masowe wypędzenie ludności niemieckiej z terenu Polski i praktycznie nie było w ogóle żadnej dyskusji czy przepracowania tego, co wydarzyło się na terenie Polski na początku, przed tym wypędzeniem, praktycznie gdzie przygotowywano zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo, genocyd, gdzie realizowano ten genocyd wobec Żydów i Polaków, gdzie chciano, żeby cały naród zniknął z historii, z kart historii i z historii cywilizacji. W Polsce jest dotychczas tak, że znacznie mniej zajmowano się tym problemem w polsko-niemieckich relacjach niż innymi aspektami. To było szeroko w Polsce rozpowszechnione. Wiedziano, że wielu odnosiło się do Holokaustu, ale bardzo niewielu tylko do tego, co uczynili Niemcy Polakom w trakcie okupacji. I że ten właśnie narodowo-socjalistyczny system obozów koncentracyjnych i zagłady został wzniesiony na terenie naszego wschodniego sąsiada. Czyli jakby ten cały konflikt przeniesiono do Polski, na terytorium Polski i właśnie w ten sposób tę hańbę niemieckiego społeczeństwa, niemieckich zbrodni przeniesiono na teren Polski, niejako obciążając ten, już też tą problematyką. I właśnie fakt, że sprawcy z tamtego czasu, Wehrmacht, jednostki specjalne SS czy policji, którzy dokonali tego rodzaju zbrodni, praktycznie nie były pociągane w jakikolwiek sposób prawnie do odpowiedzialności, nie były oskarżane.
publicznie w sierpniu 1944 roku, praktycznie w niewiele dni. Ogromna ilość ludności na terenie Warszawy, chorzy, starzy, dzieci, malutkie dzieci, 50 tysięcy ludzi na przykład zostało zamordowanych. Nie przez to, że były jakieś działania wojenne, które tę śmierć spowodowały, tylko po prostu zwyczajnie ich rozstrzelano, zamordowano. I to praktycznie było wydarzenie bez precedensu, ale nigdy sprawcy i winni tych czynów nie zostali skazani przed jakimkolwiek sądem. Tak samo jak sprawcy innych masowych mordów popełnianych na różnego rodzaju przedstawicielach narodu polskiego. I gdyby te sprawy zostały odpowiednio rozliczane, to te kwestie reparacji wojennych w tej chwili podejmowanych nie trafiłyby na tak ogromny oddźwięk w Polsce. W Polsce, jak to rzeczywiście ma miejsce. I jak rozpoczęła się ta debata, doszło do pewnego rodzaju sukcesu, mianowicie ten temat niemieckiej polityki okupacyjnej w Polsce w ciągu tych 3 lat został niejako nagłośniony. Kilka wolnych, pustych miejsc na kartach historii zostało wypełnionych i zresztą również polityka, było to zresztą naszym celem naszej inicjatywy społecznej, Florian Mausbach, który dał pierwszy impuls dla rozpoczęcia tej całej debaty. Również Krzysztof Ruchniewicz wcześniej już prowadził rozmowy w tym zakresie z Florianem Mausbachem. Również Władysław Bartoszewski zajmował się tą tematyką na początku 2012 czy 2013 roku, rozpoczynając inicjatywę jako polski minister spraw zagranicznych i przyjaciel Niemiec. Była też inicjatywa polsko-niemieckiego towarzystwa w Norymberdze, pana Schulza, ale dopiero ta inicjatywa w 2017 roku połączona z byłymi prezydentami przewodniczącymi Bundestagu Ritą Sismund i Wolfgangiem Thierse. Która została również podpisana przeze mnie i Floriana Mausbacha, przeze mnie jako dyrektora Niemieckiego Instytutu Polskiego w Darmstadt. I wtedy rozpoczęła się ta cała debata i pomyśleliśmy teraz, że właśnie z okazji 80. rocznicy napadu Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku powinno być to właściwym czasem dla podjęcia odpowiedniej uchwały przez niemiecki Bundestag i to była inicjatywa poselska. 5 partii w niemieckim Bundestagu były za tym. Wtedy nie mogliśmy uzyskać większości. Dla mnie to było zaskakujące, że wtedy, kiedy w 80. rocznicę okazało się to niemożliwe, to rok później, w październiku, taka inicjatywa mogła zostać przegłosowana i zdecydowano, że taki pomnik, taki monument powinien znaleźć się w Berlinie. W broszurze Niemiecka polityka okupacyjna w Polsce, wydana przez Niemiecką Federalną Centralę Kształcenia Politycznego, przedstawione zostały fakty związane z tą inicjatywą. Czyli jest to taki jakby pierwszy wkład nasz w przedstawienie historii tych działań kończących się 80. rocznicą napaści na Polskę, aby również przedstawić różne podstawy społeczeństwa polskiego pod okupacją niemiecką. Mówiono o asymetrycznej kulturze pamięci w Polsce i w Niemiec, a dyrektor Niemieckiego Muzeum Historycznego mówił o tym, czym jest pomnik, że jest takim medium, które sięga i do przeszłości, i do przyszłości i stwarza, że takie problemy stają się aktualne. I może nie ma być to pomnik, ale miejsce pamięci, dokumentacji, rozliczenia z historią i w przyszłości będzie tam również miejsce spotkań polsko-niemieckich odbywających się w różnych formach, dostępnych dla młodego pokolenia. To chcielibyśmy właśnie stworzyć poprzez tę inicjatywę. To tyle z mojej strony na początek. Ja, vielen Dank, Dieter Bing, für diese
Bardzo dziękujemy Dieterowi Bingenowi za to wprowadzenie do naszej debaty. Wspominaliśmy już sobie tutaj w tym wprowadzeniu, jak wygląda percepcja tych wydarzeń w Polsce. Nawiązuję w ramach tej percepcji w swoim pytaniu do Krzysztofa Ruchniewicza. Jak była ta debata postrzegana w Polsce? Jak ta debata była odbierana od 2017 roku? Jak była odbierana ta inicjatywa i jak oczywiście odbiera pan wynik tej debaty? To, o czym wspominał już pan Bingen, że ma powstać placówka, w której będą możliwe spotkania, czyli wykraczamy poza pierwotną koncepcję pomnika. W innym kierunku idziemy. Proszę bardzo. Najpierw chciałem podziękować za zaproszenie do tej debaty. Profesor Katrin Steffen za miłe przedstawienie. Myślę, że można wskazać trzy takie płaszczyzny debaty w Polsce. Po publicznym ogłoszeniu inicjatywy społecznej budowy pomnika polskiego. Nazwę to w ten sposób: Polen Denkmal, pomnika poświęconego obywatelom polskim, którzy stracili życie, czy też cierpieli podczas II wojny światowej. Pierwsza płaszczyzna to właściwie dotyczyłaby tego, że praktycznie chyba nie znam mediów w Polsce, które by na ten temat nie pisały. I to jest obojętne, jaka to jest opcja polityczna. Praktycznie przez chyba wszystkie te media i wspólne dla tych mediów było to podkreślenie, że to jest bardzo ważna inicjatywa, która wychodzi od społeczeństwa obywatelskiego niemieckiego, że to jest niemiecka inicjatywa i że właśnie teraz, wprawdzie późno, ale w każdym razie ten problem tej formule pomnika został jakoś zawarty. I teraz, czy to będzie tylko pomnik, czy powstaną jeszcze inne elementy ważne, które będą towarzyszyć temu pomniku, czy będzie to właśnie jakieś miejsce edukacji, czy będzie to też miejsce spotkań. To były wszystko kwestie, które wprawdzie wymieniano, ale w jakiś sposób troszeczkę przybliżając tą debatę w Niemczech. Natomiast nie było sytuacji takiej, i to jest ta druga płaszczyzna, i co jest też rzeczą ciekawą, żeby po stronie polskiej z kolei powstawały jakieś alternatywne propozycje. To znaczy uznano od samego początku, że jest to inicjatywa niemiecka i to najpierw nasi niemieccy sąsiedzi powinni znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie, a być może później, jeżeli będzie takie życzenie, być może strona polska wtedy będzie mogła też uczestniczyć w tej dyskusji, w tej właśnie debacie. I trzecia ta płaszczyzna, która jest związana już z decyzją w Bundestagu sprzed kilku dni, ona bardzo wyraźnie mówi, że z jednej strony mamy do czynienia tutaj z próbą nie tylko podkreślenia, jak ważne dla relacji polsko-niemieckich jest właśnie powstanie takiego miejsca. Wprawdzie nie mówi się tutaj, jakie to ma być miejsce, nie precyzuje się tego. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że tutaj pojawiają się dwa takie elementy, na które warto może zwrócić uwagę. To znaczy, z jednej strony jest to ten element upamiętnienia, czyli tego, co się działo podczas II wojny światowej i zbrodni, charakteru wojny i tak dalej, ale jest jeszcze i drugi element, o którym też warto pamiętać. Mianowicie mówi się też o tym, co się stało po roku 1945, to znaczy o całym procesie jednak szukania dialogu, w procesie pojednania polsko-niemieckiego, który też jest bardzo ważnym aspektem i trudno mówić o tej przeszłości, nie uwzględniając też tego, jakie wnioski Polacy i Niemcy wyciągali po 1945 roku. I ja tą płaszczyznę widzę, tą trzecią, też jako zaproszenie też w kierunku Polski do współpracy przy opracowaniu tej wspólnej koncepcji, dyskusji, jak ostatecznie ma to miejsce wyglądać, czy ma to być właśnie, tak jak wcześniej mój przedmówca powiedział, w miejsce pamięci, miejsce edukacji, czy miejsce spotkań. Mi się wydaje, że ta rezolucja Bundestagu daje pewne ramy, stwarza pewne możliwości, natomiast jaka będzie treść, to właściwie zależy
zarówno od inicjatorów tego pomysłu, ale też i tego, na ile będą zainteresowani, żeby włączyć do dyskusji także stronę polską. I myślę, że zainteresowanie, jeżeli mógłbym to podsumować, jest bardzo duże. Tutaj dziękuję pani Mansfeld za świetną pracę, którą ona wykonuje, jeśli chodzi o dokumentowanie poszczególnych etapów tej dyskusji, tej debaty w Niemczech na temat, nazwę znowuż to umownie, Polen Denkmal pomnika polskiego, ponieważ zamieściła już teraz, z czego nie zdawałem sobie nawet sprawy, także po ostatniej decyzji Bundestagu, jak żywo polskie media zareagowały na właśnie tą decyzję. Wręcz mówi się o historycznym przełomie w relacjach polsko-niemieckich. Kto by pomyślał w roku 2020, kiedy raczej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mówi się o tych relacjach polsko-niemieckich raczej bardzo sceptycznie, nie chcę używać innych określeń, na przykład źle, a tu wręcz odwrotnie, polskie media piszą, i to niekoniecznie media krytycznie nastawione do obecnego rządu, piszą po prostu w sposób entuzjastyczny wręcz o przełomie w relacjach polsko-niemieckich. Tak więc króciutko przedstawiając te reakcje Polski, chciałbym wskazać, że istnieje ogromne zainteresowanie w Polsce tym problemem i nie chcę użyć może tego określenia sportowego, kibicuję się, żeby faktycznie ten zamysł, ten pomysł sprzed lat został w końcu zrealizowany. Ja, vielen Dank. Bardzo, bardzo dziękuję. To będzie bardzo dobre przejście do mojego następnego pytania. Czy ta debata wywołała już jakieś skutki? Bo o pierwszych reakcjach już słyszeliśmy, ale czy ta debata ma już jakieś skutki takie krótkoterminowe, jeśli chodzi o stosunki polsko-niemieckie? No bo oczywiście od końca II wojny światowej były różnego rodzaju zarzuty, że nie rozmawialiśmy jako równy z równym, że brakowało tego poszanowania, tego szacunku. Czy sądzi pan, że coś się zmieni w związku z powstaniem tego pomnika czy tej placówki? Czy rzeczywiście potrzebne jest tutaj włączenie w to wszystko strony polskiej, czy to jest raczej samodzielna debata niemiecka, jeśli chodzi o to, co się ma zmienić po stronie niemieckiej. Najpierw oddaję głos panu profesorowi Bingenowi. Myślę, że jedno i drugie, myślę, że jedno nie wyklucza drugiego tak naprawdę. To nie może być tylko narodowa debata niemiecka. Po pierwsze, oczywiście my Niemcy powinniśmy mieć pewną świadomość, ale to jest takie ćwiczenie na poziomie wiedzy, takie ćwiczenie na poziomie intelektualnym, ale oprócz tego powinno to być również ćwiczenie emocjonalne. I tutaj rzeczywiście część tej dyskusji ginie, albo ta część ginie. Chodzi tutaj o pewien trójdźwięk, jeśli tak to mogę określić, od pewnego czasu, i to zarówno ze strony Instytutu Polskiego, czyli tego Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich, i to, co my robiliśmy, więc mówimy tutaj od dłuższego czasu o geście, o symbolicznym geście, który ma się odbywać i udostępniać wiedzę na ten temat. To sześciolecie 39-45 to tak naprawdę był krótki okres, jeśli wziąć pod uwagę wszystkie kontakty polsko-niemieckie, ale to było 6 lat, które wywarły niesamowity wpływ na dalszą historię. I teraz ten trójdźwięk rozpoczął się od pierwszego dźwięku, czyli od koncepcji pomnika. To upamiętnienie, ten pomnik miał być okazją do stworzenia w stolicy Niemiec, co miało dla polskiej strony wielkie znaczenie. Otóż jest to stolica kraju, z którego od czasów Bismarcka tak naprawdę wychodziły tylko złe rzeczy z punktu widzenia Polski. I oczywiście tam stałby pomnik, który skłaniałby do zadumy, który
Oczywiście pod warunkiem, że byłby dobry pod względem architektonicznym, pobudzał odpowiednie emocje i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak zwany pomnik Polendenkmal w dyskusji, pojawiałaby się tam w ogóle nazwa Polen, Polska, i to umożliwiałoby okazywanie szacunku, czyli nie kolejny pomnik poświęcony ofiarom II wojny światowej, czy też polityce zagłady na wschodzie, tylko pomnik, który by uzmysławiał to, że my Niemcy zrozumieliśmy, że my, oczywiście nie my osobiście, ale my jako Niemcy, to właśnie uczyniliśmy Polakom. To jest ta strona emocjonalna, a my Niemcy mamy problem z tą stroną emocjonalną. Chcemy to wszystko obrobić w sposób naukowy, z wieloma przypisami, odniesieniami do literatury. A tutaj chodzi o empatię. Co się stanie, jakie wywołane zostaną uczucia, jak padnie nazwa Polska. Teraz nawet jesienią 2020 roku, jeśli widzimy anonimowe groby, nie wiem, w Norymberdze, anonimowe polskie ofiary z czasów nazistowskich, to w tym momencie następuje deanonimizacja tych ofiar. Są informacje, można nadać imiona ofiarom. Zupełnie inaczej jest to wtedy postrzegane niż przed identyfikacją tych ofiar. Zupełnie to inaczej wygląda niż ogólny napis ofiarom pracy przymusowej czy ofiarom więźniom obozu koncentracyjnego. Zupełnie inaczej to dociera do Niemców. To jest pewien element oczyszczający. Oczywiście nie jest to podejście naukowe, ale też nie jest skierowane przeciwko nauce. To jest to podejście emocjonalne. Myślę, że w Polsce, tak przynajmniej wynika z moich doświadczeń, że to robi wrażenie, to jest doceniane, że Niemcy znaleźli w sobie gotowość do dokonania takiego kroku w kierunku Polaków. Także 1939-1945 to oczywiście polscy Żydzi, na pewno pod względem liczebności największa grupa, która została wymordowana, plus oczywiście mamy Polaków, którzy nie byli przecież Żydami, byli katolikami, byli ewangelikami, byli prawosławni Polacy i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko trzeba brać pod uwagę, jeśli weźmiemy my z kolei pod uwagę percepcję polską. Krzysztof już o tym wspominał. To znaczy jest zupełnie inny poziom uwagi, upamiętnienia, jeżeli są wymienione z imienia i nazwiska ofiary. To jest znana sprawa już z wielu, wielu dyskusji na temat pojednania między różnymi krajami. To wiemy, że potrzebne są konkretne imiona, konkretne nazwiska i potrzebne są kontakty potomków ofiar i potomków sprawców. Do tego przywiązuje się bardzo dużą wagę na pewno w Polsce i jak się okazuje teraz także w Niemczech. Możemy coś osiągnąć, jeżeli uda nam się zrobić te trzy rzeczy. Po pierwsze pomnik, po drugie jakieś miejsce spotkań, bo sam pomnik moim zdaniem nie wystarczy, jeżeli będzie brakowało tej żywej informacji. I oczywiście kwestia przyszłości, to znaczy wyczulenie młodych pokoleń, które oczywiście w ogóle nie są winne temu, co zrobili ich przodkowie, ale powinny móc ze sobą te młode pokolenia się kontaktować. To jest jedna z podstawowych cech współżycia międzyludzkiego, czyli możliwość mówienia dzisiaj także o rzeczach, które
tak, o rzeczach, które były takie negatywne w przeszłości. Krzysztof Ruchniewicz, vielleicht auch zu dieser Frage. Bardzo dziękuję i teraz może poproszę Krzysztofa Ruchniewicza o wypowiedź również na ten temat i na to pytanie. I w jaki sposób ewentualnie miałaby polska strona uczestniczyć w stworzeniu tej koncepcji? Z dużym zainteresowaniem wysłuchałem debatę w Bundestagu i gdybyście Państwo zrobili to samo, to przekonalibyście się, że mieliśmy z bardzo merytoryczną debatą do czynienia. To znaczy, niezależnie który z posłów występował, możemy się teraz zgadzać z takim czy innym zdaniem lub też nie zgadzać. Jednak ta debata pokazała, że istnieje ogromne zainteresowanie losem Polaków podczas II wojny światowej. Kiedy przysłuchiwałem się wystąpieniom posłów niemieckich, zacząłem się zastanawiać. I znowuż jako historyk pytałem się cały czas, co się stało, że właśnie dzisiaj, 80 lat od wybuchu II wojny światowej, jeszcze raz musimy praktycznie przypominać rzeczy oczywiste, to znaczy mówić o rzeczach oczywistych. To, co w wypowiedzi mojego kolegi Dietera Bingena było bardzo charakterystyczne i być może to w tym skrótowym przedstawieniu trochę mu umknęło. Mianowicie trzeba sobie uzmysłowić, że Niemcy po 1945 roku były krajem podzielonym. Prowadzono różne polityki w Republice Federalnej Niemiec wobec II wojny światowej. Ja wiem, że to są oczywistości, o których teraz mówię, ale myślę, że warto je przypomnieć. Ale także inną politykę prowadzono w NRD, także wobec zbrodni nazistowskich. I teraz mnie się wydaje, że w przypadku Republiki Federalnej Niemiec faktycznie zrobiono dużo. To znaczy wypada tutaj przypomnieć no, takie nazwiska znane jak Martin Broszat z jego przecież kapitalną publikacją dotyczącą zbrodni nazistowskich w Polsce, czy też Christopha Klesmana o polityce nazistowskiej w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Właściwie bez większego problemu jestem w stanie wymienić sporo różnych publikacji, które dotyczyły tej problematyki. Dalej, jeżeli sięgniemy też do prac Komisji Podręcznikowej Polsko-Niemieckiej, to przecież problem II wojny światowej, problem oporu opozycji również były tematami. Chcę tylko to przypomnieć, to znaczy są to też konkretne efekty prac polskich i niemieckich. Teraz, jeżeli przypomnimy sobie, co było w podręcznikach szkolnych do historii w latach 80. w Republice Federalnej Niemiec na temat II wojny światowej, to na co warto zwrócić uwagę, to okupacja w Polsce była tam tematem. To znaczy uczeń niemiecki sporo się dowiadywał o tej polskiej polityce nazistowskiej w tym właśnie okresie. No dzisiaj mamy rok 2020, no i praktycznie mówimy o tych samych rzeczach, tylko trochę inaczej. Teraz znowuż, jeżeli zacznę od końca, podręczniki niemieckie, no to praktycznie mamy dwa punkty ciężkości w tych podręcznikach. Ja znowuż tu ogólnie mając na uwadze, że mamy naprawdę bardzo zróżnicowaną sytuację także podręcznikową w Niemczech, ale myślę, że dwa takie aspekty przede wszystkim się pojawiają. To jest kwestia III Rzeszy, nazizmu, ale także Holokaustu. Natomiast problematyce polityk okupacyjnych, w tym polskiej, praktycznie nie poświęca się w ogóle uwagi. Teraz, jeżeli sięgniemy do prac Komisji Podręcznikowej Polsko-Niemieckiej, no to trzeba przyznać, że problem II wojny światowej no, nie był w ostatnich latach jakimś centralnym tematem. Tu jednak trzeba wskazać pewną zmianę w pracach komisji, tej bilateralnej komisji polsko-niemieckiej, ponieważ w latach 90. podjęto także trójstronne relacje, między innymi na przykład polsko-niemiecko-radzieckie, gdzie na przykład kwestia paktu Ribbentrop-Mołotow bardzo jasno się tutaj pojawiła i skutków tego paktu Ribbentrop-Mołotow dla właśnie relacji polsko-niemieckich. I teraz, jeżeli sięgniemy znowuż do prac historyków, czyli do tej pierwszej rzeczy, o której zacząłem, no to trzeba też przyznać, że przecież jest ogromna rzesza historyków niemieckich, którzy tą problematyką się zajmują, różnymi aspektami. Wręcz ja mogę powiedzieć z mojej perspektywy, z zazdrością patrzę w latach 90., czy także później, na niemieckie koleżanki i kolegów, którzy niejednokrotnie, nie mając żadnych związków z tak zwanym niemieckim wschodem, uczyli się języka polskiego po to, żeby czytać polskie akta, żeby z nich korzystać, żeby z kolegami i koleżankami polskimi o nich dyskutować i tak dalej, i tak dalej.
Dlatego też dla mnie, nie ukrywam, kiedy słuchałem tej debaty w Bundestagu, z jednej strony byłem pod wrażeniem spokoju, pewnego dystansu, ale też chęci zrobienia czegoś ważnego dla relacji polsko-niemieckich, bo chyba dla wszystkich było jasne, że nie wszystko zostało zrobione, że mimo tych różnych prób, trudów i tak dalej, one nie przyniosły jeszcze efektu. Ale jednocześnie zastanawiałem się cały czas, co zrobiliśmy źle. I teraz, kiedy mój przedmówca mówił, że pomnik, że jakieś miejsce pamięci, może miejsce spotkań, miejsce edukacji, to może mamy kłopot dzisiaj. Tak, po pierwsze, mamy zmianę generacji. Generacja II wojny światowej praktycznie już odeszła, czyli nie mamy tych osób, które nam stale niejako przypominały, czym ta II wojna światowa po prostu była, że my musimy dzisiaj sami tak naprawdę wytłumaczyć sobie, co się wtedy stało w roku 1939. I dlatego być może te pytania, które sobie zadajemy dzisiaj, są może takim spóźnionym trochę, można powiedzieć, refleksem braku może i tej takiej wielopłaszczyznowej debaty polsko-niemieckiej właśnie na ten temat. Kolejna rzecz, być może powinniśmy szukać też nowych dróg komunikacji, bo tu profesor Wingen słusznie zaznaczył, że pomnik dzisiaj przecież nie wystarczy. Kogo chcemy przekonywać tym pomnikiem, jeżeli chcielibyśmy tylko taki pomnik postawić? Dlatego rzeczą ważniejszą chyba jest szukanie innych dróg docierania i tak zrozumiałem też tą decyzję niemieckiego Bundestagu, to znaczy, że tworzono pewne ramy i teraz one muszą być w jakiś sposób wypełnione. I myślę, że chyba dobrą rzeczą jest, jeżeli to inicjatorzy zastanowią się, a przynajmniej na to zwrócił też uwagę w niemiecki Bundestag, że byłoby rzeczą dobrą, gdyby ta debata, która się rozpoczęła, my nie jesteśmy na końcu tej debaty, tylko po prostu dopiero ją rozpoczynamy, żeby ona się odbywała z udziałem polskich sąsiadów. Więc trochę to zależy też od naszych niemieckich sąsiadów, kiedy zaproszą nas do współpracy, kiedy będziemy mogli wspólnie dyskutować, kiedy będziemy starali się wypracować taką formułę, która będzie satysfakcjonująca i która będzie na tyle atrakcyjna. Ja nie mówię tutaj o emocjach, o uczuciach, bo jako historyk raczej staram się unikać tego rodzaju elementów, ale uważam, że na tyle przekonujące i na tyle ciekawie atrakcyjne, że będzie to coś takiego oczywistego, to znaczy, że tym trzeba się zająć, o tym trzeba dyskutować. Są to tematy, które są ważne dla polskiego sąsiada i chociażby z tego powodu stają się także i naszymi tematami, to znaczy my też powinniśmy, myślę tutaj o naszych niemieckich sąsiadach, także tymi tematami się zająć, bo wystarczająco zostaliśmy uwrażliwieni właśnie na tą problematykę, chociażby poprzez instytucje, które właśnie w przyszłości mamy stworzyć. Ja, vielen Dank. Bardzo dziękuję. To prowadzi mnie znowu do następnego pytania. Krzysztof właśnie powiedział, że to nie jest koniec debaty, tylko raczej jej początek. Ta rezolucja Bundestagu nie jest końcem debaty. W Niemczech wiele prowadzono debat na temat kultury pamięci, na temat monument dla zamordowanych Judów w Europie, czy debaty na temat ucieczki, wypędzenia, pojednania. To są oczywiście długoletnie debaty prowadzone i emocjonalnie, i przez historyków. I czy teraz na temat tego pomnika też należy spodziewać się takich gorzkich różnych debat, czyli czy raczej historyzacja narodowego socjalizmu już jest na tyle zaawansowana, że można powiedzieć, że wszystko już opowiedzieliśmy do końca i w tej formie nie będziemy mieć tych debat, w jakiej mieliśmy to formie te debaty dotychczas. Do kogo kierowane jest pytanie? No do tego, kto właśnie zapytał, czyli do pana profesora, ale oczywiście do obydwu panów kieruję to pytania. To ja się krótko jeszcze odniosę do poprzedniego pytania pani Stefan. Dla kogo my to robimy? Myślę, że nie bezpośrednio, ale to pytanie już znalazło swoją odpowiedź. To robimy to dla siebie i robimy to jako gest w stosunku do Polski.
I tu jest też kwestia komunikacji, interdependencji, wspólnego obszaru, który chcemy dla nas znaleźć. Chociaż ten aspekt kultury pamięci, akt symboliczny jest aktem niemieckim, gdzie chcemy coś takiego umieścić w niemieckiej stolicy, w publicznej przestrzeni niemieckiej stolicy, żeby upamiętnić sprawę polską. I oczywiście ta dyskusja będzie dalej prowadzona, bo można powiedzieć, że przeszłość nigdy nie jest zamknięta. Już w 65 roku pierwsze jakby początki takich debat się pojawiały, co parę rak mówiono, że to już się zakończyło, że wszystko załatwiliśmy. Możemy teraz zwrócić się ku przyszłości, nie mówiąc o przeszłości, ale jednak okazuje się ciągle na nowo, że to nie jest jeszcze zakończone. Że wiele osób w niemieckim ministerstwie, w zachodnich Niemczech, i również odpowiedzialni za nową niemiecką demokrację, mają świadomość tego, że ta tematyka po 1945 roku nie została przeanalizowana do końca. Wielu w Niemczech również z tego powodu cierpiało i dlatego, z tego powodu, że nie miało miejsca to prawne rozliczenie z przeszłością w stosunku do zbrodniarzy, jeśli chodzi w szczególności o zbrodnie popełnione na polskich cywilach, ze względu na cały niemiecki system wymiaru sprawiedliwości, który w tym czasie, na początku po wojnie, obsadzony był jeszcze przez wielu prawników pochodzących z okresu III Rzeszy. I to jest właśnie ta cena, którą trzeba było zapłacić, bo wtedy nie można było pewnie inaczej, ale to jest cena za przejście Niemców od państwa i systemu dyktatorskiego, totalitarnego w kierunku demokracji. Nie było tego takiego prawdziwego rozliczenia, w którym winni zostaliby ukarani. I dlatego to nie zostało do końca przepracowane i dlatego ta dyskusja na temat Polski i Niemiec, na temat trudnych wzajemnych relacji, również na temat polityki okupacyjnej Niemiec w Polsce, również na temat polsko-niemieckich stosunków wzajemnych, sytuacji polskich Żydów na terenie Polski. Zresztą to jest jeden z najbardziej gorących tematów. I tak czy inaczej, te debaty będą nadal prowadzone. One będą trwały, niezależnie od pomnika. Wszystko jedno, czy to będzie pomnik, czy jakieś miejsce symboliczne, miejsce pamięci, to będzie to symbol zwrócony w kierunku polskich obywateli II Republiki Polskiej, narodu polskiego ze strony niemieckiego społeczeństwa, gdzie będzie uwzględniana społeczeństwo polskie multikulturowe, multietniczne, multireligijne. I ta dyskusja będzie trwała oczywiście, będzie prowadzona na temat wartości jakiegoś, czegoś takiego jak pomnik, bo już mamy w Niemczech taki dosyć połamany stosunek do pomników. Mieliśmy na przykład wielu namiętnych przeciwników pomnika polskiego w Niemczech, że jeśli już mamy coś robić w tej debacie z Polską, to lepiej, żeby to nie był pomnik. Z jednej strony jest to taka specyfika, z drugiej strony mamy generalnie problem w ogóle z budowaniem tylko i zwyczajnie pomników. Chociaż z drugiej strony takie pomniki w Niemczech oczywiście dzień po dniu powstają, czasami bardzo spontanicznie, czasami są wykonywane ze względów politycznych, czasami z innych powodów, jako inicjatywy oddolne. Tak czy inaczej takie pomniki, na przykład jakiś mały pomnik jako pomnik dla koreańskich kobiet, dla pocieszenia, czy
zawsze jest to jakiś drobny monument, miejsce pamięci, wspomnienie, pomnik na temat jedności i wolności. W tej chwili jest taki pomnik stawiany. Również pojawiają się kolejne propozycje co do kolejnych pomników, także tak czy inaczej jest to debata, która nadal jest prowadzona i na pewno jest aktualna. Z jednej strony mamy więc ostry sprzeciw wobec tego rodzaju upamiętnienia, a z drugiej strony to, o czym też mówił Krzysztof Ruchniewicz, że to jest taka bardzo wyjątkowa debata, która była poprowadzona w niemieckiej Bundestagu. To wcale nie była taka tylko i wyłącznie naukowa debata, tylko debata emocjonalna i to była ocena moralna i historyczna tych sytuacji, które miały miejsce. Jako politolog, polityk i historyk i przede wszystkim jako człowiek i obywatel tego państwa też mam na ten temat swoje własne zdanie i swoje stanowisko co do tego, że w takich kwestiach historycznych, które dotyczą konkretnych ludzi, niezależnie od stanowiska nauki, musimy mieć jakieś prawo do współdecydowania, jak to kształtować. I tutaj następuje połączenie emocji, upamiętnienia godnego i z drugiej strony naukowego opracowania. I to musi być jakoś wypełnione treścią. Na pewno idealnym rozwiązaniem byłoby to, mimo wszelkich kontrowersji, żeby przyjąć, że ta decyzja jest po prostu pewnego rodzaju etapem w drodze do stworzenia tego upamiętnienia i tu na pewno nie będzie to konkretna forma pomnika. Bez pomnika polskiego się nie uda już. To znaczy sam pomnik na pewno nie wystarczy, ale w ogóle nie można tego tematu ominąć. Przynajmniej to zostało powiedziane, to jest elementem teraz tym pośrednim. Przynajmniej przyjęto, że bardzo ważne jest to, aby z tym wiązały się jakieś informacje przekazywane nowemu pokoleniu na temat sytuacji historycznej i żeby właśnie ten element był szalenie istotnie przy tym uwzględniony. Bardzo dziękuję. Teraz Krzysztof. Ja trochę mam inny punkt widzenia. Powiem tak, że dla mnie faktycznie istotne jest to, jaki mamy cel, to znaczy co chcemy osiągnąć. Na pewno to, co powinniśmy osiągnąć, lub też inaczej, tym naszym nadrzędnym celem dla relacji polsko-niemieckich jest dialog, który prowadzimy. Ja wiem, że to jest rzecz oczywista, banalna i tak dalej, ale wydaje mi się, że mając na uwadze też ostatnie lata w relacjach polsko-niemieckich, to ten cel nadrzędny powinien nam przyświecać. Teraz, czy będziemy mówić o trudnych sprawach w sposób krytyczny? Jak najbardziej tak. I powinniśmy nawet rozmawiać, bo proszę zwrócić uwagę, że zwłaszcza w ostatnich latach pojawiło się sporo tematów, które myślę, że nas jako historyków też mogło zaskoczyć. Dam pierwszy lepszy przykład z brzegu. Kiedy przygotowywałem się do takiego dużego wystąpienia na temat 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, rzeczą dla mnie zaskakującą było, że przykładowo nie mogłem znaleźć publikacji, która wydawała mi się oczywista, to znaczy listy proskrypcyjnej, na której umieszczano obywateli polskich, których Niemcy nazistowskie uważały za wrogów, czyli po zaatakowaniu Polski, po tym jak już Polska została rozbita we wrześniu 1939, nastąpiły przecież masowe aresztowania i one następowały na podstawie list, którymi dysponowały różnego rodzaju jednostki policji SD. Do niedawna ta lista, czyli ten Sonderfahndungsbuch Polen, która została wydana w końcu w Polsce jako reprint, ona przecież w Niemczech była znana tylko specjalistom praktycznie. Do dzisiaj nawet nie jest znana też ta lista szczegółowa, czy nawet te listy, którymi dysponowały policje, czy policja, wkraczając po prostu do Polski. Więc to tylko pokazuje, to jest jeden z wielu przykładów, to znaczy w chwili, kiedy zaczniemy bardzo szczegółowo zajmować się tą problematyką, to okaże się, że praktycznie sporo jest jeszcze w tym zakresie do zrobienia. Inny przykład w imieniu profesor Bingen. To są na przykład
procesy lub też zaniechania w zorganizowania procesów przeciwko zbrodniarzom nazistowskim, postawienia winnych przed sądem. Myślę, że opublikowanie nawet tego rodzaju dokumentacji, która jest przecież dokumentacją, bym powiedział, bardzo może być kłopotliwą, może być przez wszystkich niezaakceptowaną. Dam przykład Pierwszy lepszy z brzegu znowuż. Proces lekarzy podczas jednego z procesów norymberskich. Być może Państwo sobie przypominają, że materiały z tego procesu po raz pierwszy w Niemczech w całości zostały dopiero opublikowane w latach 90. XX wieku. Czyli nie zostały opublikowane w latach 50., 60., 70., tylko dopiero po zjednoczeniu Niemiec. Dalej, jeżeli weźmiemy inny przykład tutaj z brzegu, to czym zajmowaliśmy się też w ostatnim czasie, kwestią zwłaszcza taką, która jest też, wchodzi w zakres relacji polsko-niemieckich, chociaż znowuż można byłoby w sposób uzasadniony zadać pytanie, czy to jest część historii Polski, czy to raczej jest historii Niemiec, czy to należy faktycznie do historii polsko-niemieckiej, czy też europejskiej. Na przykład odbieranie tytułów naukowych na uczelniach, które w okresie III Rzeszy, które znalazły się po 1945 roku na terenie Polski. Przykład mojego uniwersytetu, czyli byłego Friedrich Wilhelms Universität Breslau, jest tego najlepszym przykładem. Także takich tematów, takich problemów z pewnością będziemy mieli sporo. I dlatego też mi się wydaje, że i dla mnie ważniejszą i ciekawszą rzeczą jest ten proces dyskusji, dochodzenia, szukania, ale znowuż, mając cały czas na uwadze ten cel nadrzędny, czyli to ma służyć naszemu dialogowi, polepszeniu tego dialogu polsko-niemieckiego. I teraz, jeżeli sobie przypomnę inne projekty tego typu, na przykład Holocaust Mahnmal, jak długo trwało, ile lat trwała dyskusja, debata w Niemczech, zanim ostatecznie postawiono pomnik, który dzisiaj upamiętnia Żydów. Przecież to też była debata bardzo długa, bardzo emocjonalnie, wielokrotnie, czy często emocjonalnie bardzo też prowadzona. I wtedy też nie można było powiedzieć, że wszystko już zostało ustalone właśnie dzięki decyzji Bundestagu. Ale myślę, że tak jak dzisiaj nikt już nie podważa sensowności, zasadności istnienia w centrum Berlina tego pomnika, który przecież nie tylko jest pomnikiem, tam przecież jest także i centrum informacji, gdzie można poinformować się o tym, czego to dotyczy, jaki był kontekst, a dalej jaka jest przyszłość też relacji z punktu widzenia właśnie relacji niemiecko-żydowskich. Tak myślę, że odpowiadając na to pytanie i wracając do punktu wyjścia, wydaje mi się, że jesteśmy na początku tej drogi, mimo że wydawałoby się, że już tyle zostało zrobione. Ale myślę, że z pokorą musimy przyznać też jako historycy, mimo że sporo zrobiliśmy, każdy z nas napisał przecież sporo różnych rzeczy, to stale jesteśmy zaskakiwani, że może nawet pracując nie zwróciliśmy na to czy na tamto uwagę, może nie uwzględniliśmy tego czy tamtego, a być może teraz właśnie dzięki też temu nowemu impulsowi, bo ja traktuję tą decyzję Bundestagu jako pewien impuls, jak poprawić te relacje polsko-niemieckie, jak pogłębić je, to myślę, że dzięki temu impulsowi być może uda nam się uzupełnić te braki, te luki, o których też wcześniej mówił profesor Bingen, mając na uwadze, i znowuż jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałem na początku, ten nasz cel, po prostu dialog polsko-niemiecki. Ja, vielen Dank, Krzysztof Ruchniewicz, auch nochmal für. Bardzo dziękuję Krzysztofowi Ruchniewiczowi za konkretne przykłady, które rzeczywiście w debacie niemieckiej, w debacie publicznej są w dalszym ciągu w dużej części nieznane. Chciałabym teraz natomiast przejść do tego, czego możemy oczekiwać w najbliższej przyszłości, czyli do konkretnej realizacji tej decyzji Bundestagu. Jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład głosy krytyczne, to na pewno będzie wyzwanie i to wyzwanie pod wieloma względami. Dwie uwagi na ten temat. Po pierwsze,
mamy problem, a może nie problem, ale na przykład Polska, to znaczy przed 1939 rokiem, była państwem wielonarodowym. Oczywiście upamiętnienie Żydów polskiego pochodzenia, czy ma, że tak powiem, obejmować ten pomnik i uwzględniać także ofiary żydowskie? Chyba nie, bo wtedy to by oznaczało marginalizację ofiar Holokaustu, ale z drugiej strony, jeżeli nie uwzględnimy polskich Żydów, to będzie jakaś segregacja rasowa wtedy. Jak więc, takie nasuwa się pytanie, jak możemy poradzić sobie w tak skomplikowanej konstelacji z tego typu zarzutami? Po to, żeby na przykład nie słyszeć po raz kolejny, że jeśli chodzi o stosunki polsko-niemieckie, to tak naprawdę zawsze chodziło o stosunki polsko-niemiecko-żydowskie. Oj, oj, to nie jest łatwy temat. Oczywiście te stanowiska, które tutaj przedstawiła pokrótce nasza moderatorka, pani profesor Steffen, mogą być podsumowane w sposób następujący. Może być tak, może być tak. Oczywiście, jeśli chodzi o sam symboliczny gest, czyli gest wspomnieniowy, upamiętniający, no to oczywiście nie wprowadzamy tutaj zróżnicowania. Upamiętniamy wszystkich Polaków i nie naszą intencją jest tutaj dokonywanie jakiegoś takiego wyboru selektywnego. Nie mówimy o jakich Polakach wspominamy, jakich Polaków upamiętniamy. Czy to mają być także Polacy, nie wiem, pochodzenia ukraińskiego, białoruskiego, czy tylko Polacy, którzy byli rzymskimi katolikami, a protestanci to już nie. Czyli ma to być czysto etniczne myślenie o Polakach, czy raczej realistyczne? Otóż Polska przed II wojną światową była państwem, w którego obrębie żyło wiele narodowości, wiele wyznań. Tak więc był to kolorowy wachlarz etniczny. Polacy stanowili większość, ale mniej więcej tylko większość, około 2/3 według stanu na 1939 rok. W związku z tym uznają tę kwestię również za bardzo problematyczną, żebyśmy my jako twórcy pomnika Niemcy wprowadzali jakieś zróżnicowanie i mówili, że Polacy katolicy cierpieli inaczej niż Żydzi, a Ukraińcy, którzy mieszkali w Polsce i dodatkowo na przykład kolaborowali z Niemcami, to w ogóle nie cierpieli i tak dalej, i tak dalej. Może większa część, ale nie wszyscy byli bohaterami i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że to jest kwestia niezmiernie problematyczna i w ramach upamiętniania należy upamiętnić całą Polskę z 1939 roku w całej jej ówczesnej różnorodności. Jeśli weźmiemy pod uwagę dzień powszedni okupacji niemieckiej w Polsce i jeśli weźmiemy także pod uwagę różne postawy niemieckich okupantów i różne postawy Polaków, zwłaszcza jeśli chodzi o społeczeństwo polskie, o ludność cywilną, to na pewno dostrzegamy, że nie jest to łatwa do rozstrzygnięcia kwestia. Tło całej tej okupacji niemieckiej w Polsce. Tym się również trzeba zająć. Na pewno nie będzie to kwestia łatwa, ponieważ no, znamy tę dyskusję choćby w kontekście różnych narracji obecnie w polityce historycznej. A właśnie polityka, zarówno jeśli chodzi o polski ruch oporu, jak chodzi o postawę ludności polskiej względem ludności żydowskiej,
postawa Polaków, poszczególnych Polaków, Polaków jako zbiorowości, Polaków funkcjonujących pod presją okupanta, narracje związane z instrumentalizacją i tak dalej, i tak dalej. To musi prowadzić do różnicowania narracji po to, aby stworzyć możliwie kompletny obraz niemieckiej polityki okupacyjnej i przede wszystkim realiów tamtych czasów. Na pewno nie będzie to sytuacja, na pewno nie będzie to temat prosty. I teraz albo się za ten temat weźmiemy, albo musimy zachować milczenie. Rozumiem, że nie przyczyni się zachowywanie milczenia do porozumienia, że nie podniesie to poziomu godności obu narodów i tak naprawdę oznaką dojrzałości byłoby to, żeby rzeczy funkcjonujące już w dialogu fachowców, w dialogu naukowców albo w rozmowach prywatnych, w rozmowach polsko-niemiecko-żydowskich, czy to naukowych, czy to prywatnych, żebyśmy my mogli na tej podstawie pracować, żebyśmy mogli pracować na podstawie tego, co pojawiło się w tej debacie 10-20 lat temu, jeśli chodzi o winę jednej strony, jeśli chodzi o politykę okupacyjną niemiecką. Co możemy wziąć z tej debaty? Oczywiście powinien to być dialog, który będzie prowadzony na zasadzie równych uczestników. Otwarty dialog społeczeństw obywatelskich. I no niejako jest to cecha immanentna dyskusji naukowej, bez tabu, ale na zasadzie wzajemnego szacunku, z odpowiednim różnicowaniem poszczególnych aspektów i oczywiście z uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich i nastawienia do Żydów, Polaków do Żydów, Niemców do Żydów. Już osiągnęliśmy bardzo istotne postępy w tej debacie, ale musimy też pamiętać, że jesteśmy teraz w okresie renacjonalizacji, czyli raczej dialogu niewłączającego, nieinkluzywnego, czyli coś, co teraz dominuje, to zbiorowy obraz własnego narodu i zbiorowy obraz innego narodu. Tak więc mamy tutaj do czynienia z ożywieniem tych zbiorowych portretów, wizerunków poszczególnych narodów. Tak więc to, co my ewentualnie robimy, nie należy do głównego nurtu, do tak zwanego mainstreamu. Musimy przezwyciężać negatywne tendencje, robimy to, na pewno robimy to w formie pisemnej, w formie dokumentacji różnych książek na temat okresu 39-45 i na pewno to służy dialogowi polsko-niemieckiemu. Można ujmować aspekty aktualne. Tak było wtedy, tak jest teraz. Jakie błędy popełniliśmy, co mogliśmy zrobić lepiej, żeby do tych konfliktów nie dopuścić. Bardzo dziękuję. A jak, Krzysztof, ty widzisz to ze swojej perspektywy? Ja myślę, że profesor Binger tutaj na bardzo ważną rzecz zwrócił uwagę, to znaczy na to, co praktycznie i tutaj... Myślę, że to było też częścią pewnego nieporozumienia, które pojawiło się od chwili, kiedy ten pomysł po raz pierwszy był dyskutowany w przestrzeni publicznej. Nie chodzi tutaj przecież o
miejsce upamiętnienia narodowych Polaków w tym sensie. Chociaż to jest oczywiście ważne i to jest jeden z tych ważnych elementów, ale to, co Lisa Mingen przed chwilą powiedział, obywateli polskich, pokazać to zróżnicowanie, pokazać skomplikowanie, nie tą sytuację biało-czarną, a bardziej zastanowić się nad tym, co praktycznie stało się powodem, że właśnie w 1939 roku nie tylko doszło do wybuchu wojny, ale też i do tego ogromu zbrodni. To znaczy, tutaj jeszcze wcześniej profesor Bingen wspomniał o tym sąsiedztwie polsko-niemieckim 1000 lat, czyli co faktycznie sprawiło, że nagle tak ogromne ofiary musiały być poniesione, tak ogromna zbrodnia. I dlatego mi się wydaje, że te takie trzy kroki, które zaproponowano, to znaczy tak bardzo ogólnie jeszcze, wydaje mi się też bardzo dobrym rozwiązaniem, bo to jest dobra okazja i dobry moment, ażeby teraz starać się coś zaproponować. Oczywiście każdy z nas zna wszystkie te dyskusje, debaty, które prowadzono w przeszłości, wiemy i znamy też ich aktorów i tak dalej, i tak dalej. Ale mnie się wydaje, że tu kluczową kwestią jest zastanowić się właśnie nad tymi trzema elementami, to znaczy to, w jaki sposób chcemy upamiętnić, czy to będzie w formie artystycznej jakiejś instalacji, konkursu, który z pewnością musi być rozpisany, bo przecież inaczej takie rzeczy się nie odbywają. Dalej, co chcemy zrobić, jeżeli chodzi o to miejsce edukacji? I tutaj wielokrotnie Dieter Bingen też o tym wspominał, że to jest kwestia kluczowa dla nas. To znaczy, jak chcemy dotrzeć do społeczeństwa niemieckiego, ja mówię teraz bardzo też zróżnicowanego społeczeństwa niemieckiego, do młodych ludzi też. Proszę zwrócić uwagę, w tych dniach, w tygodniach do księgarni wszedł podręcznik polsko-niemiecki, ostatni tom, czwarty tom, który dotyczy XX wieku i praktycznie powinien nas jak najbardziej interesować. Zwróćcie Państwo uwagę, przed, no to jest z górą 10 laty, kiedy pojawił się w ogóle pomysł opracowania takiego podręcznika polsko-niemieckiego, była nawet osobna debata w Sejmie Polskim, jak to Niemcy chcą nas nauczać historii. I teraz w chwili, kiedy mamy wszystkie tomy już tego podręcznika, kiedy one są już dostępne, praktycznie nikt o tym nie dyskutuje. Właściwie mam takie wrażenie, że ten podręcznik przechodzi w sposób niezauważony. A dlaczego ja o tym wspominam? Bo po raz pierwszy w historii Polacy i Niemcy usiedli i zaczęli opowiadać sobie nawzajem historie, które dotąd niejako działy się równolegle, też nauczano niejako równolegle. I z tego powodu wydaje mi się, że rzeczą na przykład ważną dla mnie byłoby, skoro mówimy, że ten XX wiek nadal nas jakoś tam interesuje, wywołuje emocje i tak dalej, to może poświęćmy tej problematyce więcej uwagi i zacznijmy krok po kroku dyskutować właśnie o tym, co zostało zrobione, bo przecież ten podręcznik jest już opublikowany. Dlaczego nie wykorzystać tego faktu i na przykład potraktować go jako jeden z pierwszych etapów właśnie tego powstającego, powiedzmy sobie, Polen Denkmal jako hasło wywoławcze, ale tego centrum edukacji, żeby właśnie o tym dyskutować, żeby o tym przekonywać. No i mamy trzeci ten element, miejsce spotkań. Mnie się wydaje, że to też jest kluczowa kwestia, to znaczy, żeby, bo tutaj wielokrotnie padało w sposób partnerski. Mnie się wydaje, że no, inaczej tego sobie nie potrafię wyobrazić, to znaczy, żeby Polacy i Niemcy nie mieli forum, gdzie mogliby właśnie o różnych sprawach dyskutować wspólnie, spotykając się. W związku z tym mnie się wydaje, że ta rezolucja Bundestagu, mimo część obserwatorów mogłaby właściwie rozczarować, bo tam konkrety nie padają. Ale z drugiej strony ja to raczej traktuję jako pewną szansę, a wręcz może wezwanie do tych inicjatorów, którzy pchnęli niejako tą całą inicjatywę do przodu, ażeby teraz położyli karty na stół, to znaczy co tak naprawdę sobie wyobrażają, co chcą osiągnąć, co się kryje za tymi pomysłami, które zgłosili. I znowu, żebyśmy nie czekali kolejnych 3-4 lat, aż kolejna rezolucja Bundestagu nam się pojawi. Oczywiście to i tak jest wszystko szybciej niż na przykład w przypadku wspomnianego wcześniej Holocaust Manual, ale może tym razem wcześniej nam się uda coś osiągnąć. Może wcześniej uda nam się też znaleźć
jakieś rozwiązania, które będą satysfakcjonujące dla jednej i dla drugiej strony. Ja, vielen Dank auch nochmal für den Hinweis. Dziękuję również za to zwrócenie uwagi na polsko-niemiecki podręcznik historii, co praktycznie jest takim europejskim podręcznikiem historii, ponieważ przyjmuje bardzo europejską perspektywę. Oczywiście krytyka co do tego pomnika przychodzi z różnych stron. Również Markus Meckel mówił o nacjonalizacji pamięci, Wolfgang Benz o podziale kultury pamięci, rozbiciu jej na poszczególne wątki. I oczywiście mimo tych głosów, albo właśnie dzięki tym głosom, przyczyniliśmy się do tego, że Bundestag 3 tygodnie temu podjął decyzję, żeby stworzyć Centrum Dokumentacji Niemieckiej Okupacji w Europie, czyli będzie to kolejne miejsce, gdzie historia okupacji będzie mogła być prezentowana i gdzie będzie można prowadzić o niej debatę. Jak Państwo by sobie wyobrażali te dwa miejsca, jakie miałyby do siebie wzajemny stosunek? Myślę, że to nie będzie konkurencja wzajemna jednego dla drugiego. Mają one różne cele, inne cele. I jedno nie wyklucza drugiego. Jeśli chodzi o miejsce pamięci Polski, polskiej okupacji, to jest po prostu przyznanie godności sąsiadowi jako ofierze, nazwaniu go po imieniu. Że nie włączam go w taką pamięć kolektywną, tylko nazywam konkretnie. Nie mówię o pomniku ofiar II wojny światowej, tylko mówię o pomniku ofiar polskich. Bo gdzie jest w przypadku tylko pomnika ofiar II wojny światowej, emocjonalny wymiar nie jest tak silny, jak w przypadku, kiedy nazywamy te ofiary konkretnie. Jakbyśmy postawili taki pomnik w Berlinie dla wszystkich ofiar II wojny światowej, zresztą mamy taki dla wszystkich ofiar wojny i terroru, to mamy, który będzie oczywiście, takie miejsce będzie estetycznie udane lub nie do końca udane, ale nie będziemy tutaj konkretnego adresowania mieli konkretnych narodów, czy w jakiś sposób tego nie nazywamy konkretnie i dlatego to nie jest takie bardzo emocjonalne. I w momencie, kiedy nazywamy tutaj Polaków po imieniu, mówimy, że to jest pomnik upamiętniający ofiary polskie, bo mówimy, że te ofiary nie były dotychczas dostatecznie poważnie traktowane i tu jest nam to potrzebne. Polska jest po prostu naszym bardzo bliskim sąsiadem od tysięcy lat. Jest dla nas bardzo szczególnym i ważnym krajem. Były bardzo intensywne, poważne stosunki polsko-niemieckie. One może nie nazywały się niemiecko-polskie, tylko śląsko-polskie, prusko-polskie i tak dalej, ale tak czy inaczej były intensywne, bo mieliśmy wspólną granicę przez całe stulecia. I to w środku Europy jest też rzeczą bardzo wyjątkową. A potem nastąpiła sytuacja, gdzie politykę zagłady prowadzono w Polsce, która trwała przez 5,5 roku okupacji, czyli najdłużej ze wszystkich krajów europejskich. I wszystko to zostało tam wykonane, zrobione. I mimo tego wszystkiego, wracam do tej nacjonalizacji, Polska... Ta sytuacja jest teraz wyrazem 56-letniej dyskusji polsko-niemieckiej. Jakby wynikiem polsko-niemieckich spotkań, opowiadaniu o historii. I teraz to wszystko nabiera intensywności. Bo oczywiście możemy mówić tutaj o negatywnych, pozytywnych wymiarach tej debaty, ale najważniejszym czynnikiem tutaj były polsko-niemiecko-relacje, ważniejsze, być może bardziej emocjonalnie naładowane niż polsko-niemiecko-rosyjskie czy niemiecko-francuskie i które dotychczas nie były dostatecznie uwzględnione. Również w przeszłości nikt poważnie nie miał problemu z tym, że polityka Niemiec federalnych po 1949 roku uznawała Francję na zachodzie, a Polskę na wschodzie za najważniejszych sąsiadów. I tutaj ani Hiszpanie w
Włosi czy Szwajcarzy nie byli specjalnie tym dotknięci. To po prostu był paradygmat, normalna sytuacja. Również do dzisiaj pozostaje ta bliskość emocjonalna pomiędzy naszymi narodami i emocjonalne podejście do siebie nawzajem ze względu na to bliskie sąsiedztwo, które było tak intensywne od wielu stuleci. I to wcale nie jest moje osobiste przekonanie, tylko właśnie ten polski pomnik, czy te polskie różnego rodzaju formy upamiętnienia są pewnego rodzaju sposobem otwarcia drzwi dla stworzenia Centrum Dokumentacji II Wojny Światowej. Bo to się nie będzie nazywać muzeum, tylko będzie właśnie takim jakby pound down do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Bo co mnie bardzo dziwi, że nikt w Niemczech, w mediach drukowanych czy innych zainteresował się tym tematem. To była w końcu ważna sesja plenarna, wydarzenie istotne dla polityki historycznej, żeby takie muzeum czy centrum dokumentacji w Berlinie stworzyć i nikt się temu nie przygląda, czy tym specjalnie nie interesuje. Czyli to jakby się dzieje bez zainteresowania opinii publicznej, bez prywatnych czy jakichś organizacyjnych wypowiedzi w tym kierunku. A ta decyzja rzeczywiście kilka dni temu mająca miejsce poruszyła znacznie więcej osób w mediach i wywołała więcej komentarzy niż ta o Centrum Dokumentacji II Wojny Światowej, która miała miejsce 3 tygodnie temu. Czyli w momencie, kiedy to personalizujemy, mówimy o konkretnym narodzie, to jakby większą emocję wywołujemy w tym zakresie. I dokładnie, oczywiście ja się tu zgadzam, to jest podejście nacjonalne, bo mówimy nie o wszystkich Europejczykach, tylko o Polakach i Niemcach, tylko o wszystkich mieszkańcach wschodu Europy, tylko mówimy o konkretnym narodzie, który konkretny to naród i konkretne państwo napadliśmy. I to centrum, to inne centrum dokumentacji, które ma być też stworzone, o którym mówiono 3 tygodnie temu, na pewno nie byłoby dzisiaj dyskutowane, gdyby wcześniej nie było idei pomnika polskiego. Poprzez to, że niektórzy nie chcieli tego pomnika polskiego, chcieli uwzględnić różne inne ofiary i inne podejście zaprezentować, postanowili stworzyć również Centrum Dokumentacji II Wojny Światowej. Czyli dla obu stron, dla obu jakby stanowisk było to opłacalne, sytuacja typu win-win, bo jedna i druga strona coś dostała. Bo możemy mieć problem z niemiecko-ukraińską, niemiecko-rosyjską, niemiecko-białoruską relacją i historią. I jeżeli niemiecko-ukraiński dialog w następnych latach miałby uzyskać taką jakość i porównywalną intensywność jak dialog niemiecko-polski, to mogę sobie wyobrazić, że wtedy będziemy jako Niemcy i Ukraińcy dyskutowali również o tym, jakie miejsce czy forma byłaby właściwa, żeby dokonać upamiętnienia narodu ukraińskiego. I żeby to było też odpowiednio w stosunku do tych relacji, czy też niemiecko-białoruskich. Ja tutaj nie mam żadnych obaw, że coś takiego można zrobić. Ukraińcy, tak samo jak Polacy, Białorusini, i jeśli tak samo jak Polacy będą chcieli mieć jakiś pomnik w Berlinie, proszę bardzo, bo po prostu zupełnie inaczej wygląda to. Jeśli mówimy o bilateralnych stosunkach, to jest to troszeczkę inaczej niż w przypadku kontaktów polsko-niemieckich, ale tak czy inaczej. Proszę bardzo, możemy na to mieć miejsce i może być tutaj taka debata. Ja nie mam przed tym żadnych obaw. I kiedyś była taka idea, taki pomysł Alei Pomników Narodowych, która oczywiście okazała się, że w najbliższym czasie nie jest możliwa do zrealizowania, ale być może moglibyśmy już coś w tym kierunku zrobić, żeby niektóre z tych białych plam, które istnieją w naszej historii w stosunku do niemiecko-rosyjskich, białoruskich czy ukraińskich czy greckich relacji, coś wykonać i coś na ten temat powiedzieć. Na przykład, co Niemcy uczynili Grekom na Krecie, greckim Żydom.
i również to też jest u nas mało znana historia, a też miała miejsce. I być może będzie to kolejny krok, który będzie zachęcał do tego, żeby pójść w kierunku dalszych stosunków bilateralnych. Bo tym Europejczykom różnym nie dano odpowiedniego upamiętnienia. Chcielibyśmy jeszcze zwrócić się do tego pytania, które pojawiło się w czacie, czy ta debata na temat stosunków polskich do swoich ukraińskich czy białoruskich sąsiadów też będzie wywoływało jakąś taką dyskusję o konkurencji ofiar. Proszę o krótką odpowiedź, no bo że jeżeli będziemy mówili o pomnikach upamiętnieniu polsko-ukraińskim czy polsko-białoruskim. Mogę krótko odpowiedzieć. Dla mnie, szczerze mówiąc, te pytania są bezzasadne. To znaczy trudno mi jest rozpatrywać to w kategoriach, do których chce się mnie zmusić. To znaczy, że mam przeciwstawiać jedną grupę drugiej, że muszę coś ważyć, mierzyć i tak dalej. Moim zadaniem nie jest, to nie jest moje zadanie jako historyk. Moim zadaniem raczej jest opisywać, jest zwracać uwagę na podobieństwa, na różnice. Natomiast nie wydawać jakieś wyroki, że ta grupa ofiar mniej cierpiała, inna więcej i tak dalej, i tak dalej. Stąd też to taka próba właśnie, to zresztą wielokrotnie podczas tej naszej rozmowy się pojawiało, tej nacjonalizacji dyskusji jest dla mnie bardzo niebezpieczna, to znaczy ona nie pokazuje specyfiki jednak i dlatego jeżeli na przykład uogólnimy teraz i jeszcze, jeżeli Państwo pozwolą, nawiążę do tego wcześniejszego pytania, to proszę zwrócić uwagę, w przypadku II wojny światowej, a wcześniej jeszcze z Niemcami po przejęciu władzy przez nazistów mamy do czynienia z tak złożoną problematyką, tak wielowątkową, że praktycznie powstaje kolejna instytucja, żeby wyjaśnić ten fenomen, ten problem. Proszę zwrócić uwagę, to nie jest tylko ta decyzja Bundestagu też sprzed 2-3 tygodni w sprawie utworzenia Centrum Dokumentacji dotyczącego II wojny światowej. Wcześniej zapadła decyzja, ażeby utworzyć Muzeum Emigracji. Jeszcze wcześniej zapadła decyzja, żeby utworzyć miejsce pamięci, ale także i ekspozycji losów Niemców, którzy zostali wysiedleni czy wypędzeni z Europy Środkowo-Wschodniej i tak dalej, i tak dalej. Więc są to wszystko problemy, które w jakiś sposób zahaczają albo bezpośrednio, albo pośrednio o II wojnę światową, o okres nazistowski i proszę zwrócić uwagę, cały czas mamy do czynienia jednak z próbą zrozumienia tego fenomenu. Oczywiście robimy to dzisiaj na swój sposób, na jak to potrafimy robić, to znaczy, żeby też zainteresować ogół, przekonywać, czyli robimy to za pomocą nowych środków, nowych elementów komunikacji. Już przecież dawno witryna muzealna przestała kogokolwiek interesować. Teraz trzeba właśnie wpływać w jakiś sposób na emocje, wywoływać te emocje, po to tylko, żeby szukać zrozumienia. Jeśli nam się to uda, na przykładzie tych różnych miejsc, które powstały lub też które mają powstać. Ja się zgadzam całkowicie tutaj z profesorem Bingenem. Być może jednym z efektów właśnie też wieloletniego dialogu niemiecko-ukraińskiego będzie powstawanie kolejnych jakichś nowych instytucji. Zresztą już wiemy, że takie powstają. Przecież to nie jest też tak, że nic się nie dzieje w tym zakresie też. Ale to też jest rzeczą ciekawą, że to właśnie po wielu dziesiątkach lat debat polsko-niemieckich Polacy i Niemcy usiedli przy jednym stole i opracowali podręcznik do historii. To znaczy, to nie jest podręcznik relacji polsko-niemieckich, tylko to jest regularny podręcznik do nauki historii w Polsce i w Niemczech. To może za chwilę, jeżeli się okaże, że podręcznik niemiecko-francuski wcześniej, teraz podręcznik polsko-niemiecki, jeżeli wykorzystamy tą szansę, jeszcze raz chcę to podkreślić, jeżeli wykorzystamy tą szansę, to być może w przyszłości powstanie inicjatywa opracowania podręcznika niemiecko-ukraińskiego. Ja myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, to trochę też zależy od tego, czy jest zainteresowanie i jest potrzeba, ażeby właśnie tego rodzaju pomoce powstały. Ja, vielen Dank. Bardzo dziękuję.
Jeszcze mamy pytanie z czatu od pana Bartosza Dziewianowskiego Stefanczyka. Czy polscy naukowcy zostaną włączeni do pracy koncepcyjnej nad tym pomnikiem czy miejscem pamięci? To byłoby ważne, żeby uniknąć zarzutów o narrację i dominację narracji niemieckiej. To jest zresztą napisane w rezolucji, że ma być to odpowiednia koncepcja opracowana we współpracy z polskimi naukowcami i społeczeństwem obywatelskim, czyli polscy eksperci ze świata nauki powinni być oczywiście włączeni w opracowanie tej koncepcji. To już zostało powiedziane w samym tekście rezolucji. Dobrze. Widzę, że dalszych pytań w czacie nie mamy. Można powiedzieć, że praktycznie doszliśmy do końca naszego czasu, dlatego bardzo serdecznie chciałabym podziękować za wypowiedzi naszym obydwu dyskutantom. Pan profesor Bingen powiedział na początku, że to jest rezolucja historyczna Bundestagu. W jaki sposób ta debata będzie się dalej rozwijać, jak będzie prowadzona, z całą pewnością z wielką uwagą będziemy śledzić. Usłyszeliśmy na pewno, że nie chodzi tutaj o pójście w kierunku nacjonalizacji tej debaty, ale z całą pewnością wiemy, że będzie to debata bardzo istotna, interesująca, która zawsze była interesująca i nas wciągała. I teraz stało się to już konkretną decyzją historyczną, a teraz dziękuję za uwagę i życzę jeszcze miłego wieczoru. Dziękuję pani moderatorce za moderację.